Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 36. i 13. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przesmyki. Na początku witam serdecznie wszystkich radnych. Witam Pana Wójta, witam Panią Sekretarz, Panią Skazi, witam kierownika referatu, witam pracę prawnego Pana Mecenasa i Panią Inspektor do spraw obsługi Rady. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zaś nagrania obrad będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Przesmyka odpowiedzialnej za obsługę rady w postaci nośników w wersji elektronicznej służących do przenoszenia i przechowywania danych. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, czyli jesteśmy wszyscy. Porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Informacja na temat porządku obrad sesji. Punkt trzeci. Przyjęcie uchwały w sprawie. Punkt pierwszy. Zmiany uchwały nr 34/212/2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2 grudnia 2021 roku. W sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przesmyki. Podpunkt drugi. Zmiany uchwały nr 34/213/2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Podpunkt trzeci. Przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Zielone Gminy. Podpunkt czwarty. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. Podpunkt piąty. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Podpunkt szósty. Zmian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Podpunkt siódmy. Zmian w UPF Gminy Przesmyki na lata 2022-2025. Podpunkt ósmy. Zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2022 rok. I punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Proszę bardzo. Uważam, że to jest co najmniej niepoważne i nie mam miejsca, żebyśmy dzisiaj w dobie zbliżającego się kryzysu niedługo będziemy mieli podwyżki pewnie i podatku podnosili i zdecydowali na tym, co nie jest tak, tak bardzo istotne. To jest mało spotykane, bo i niżej takich grup co dwa miesiące jakieś rady. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy tą zmianę. Kto z radnych jest za zmianą porządku obrad, czyli usunięcie z punktu trzeciego pod punktu pierwszego i drugiego? Zdecydowanie nie. To przystępujemy do głosowania. Kto jest za usunięciem? Wobryt Arkadiusz. Bogaj Grażyna. Kaczyński Jerzy. Ciura Marian. Czarski Marek. Łuchowski Walczyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lewczyk Przemysław. Mężyński Radosław. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żewuski Sylwester. Skolimowski Wojciech. Przeciw. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Sześć,
3. Dziękuję bardzo. Informuję, że przeciw głosowało 8 radnych, wstrzymało się 6 i za był 1 radny. W związku z tym porządek obrad sesji zostaje przeczytany. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do omówienia punktu 3. Podpunktu 1 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/212/2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przesmyki. Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, te punkty znalazły się na dzisiejszej sesji na wniosek Państwa przed sesją kończącą rok 2021. Przed sesją budżetową. Wtedy na komisjach padły dyskusje, że trzeba do tego wrócić. Trzeba sprawę jakby jeszcze raz przeanalizować. I to dotyczy nie radnych, a dotyczy samego pana przewodniczącego. I panu przewodniczącemu nieładnie jest o tym dyskutować. W każdym razie to państwo przychodziliście do mnie i państwo podnosiliście w ramach komisji, żeby do tej sprawy wrócić. Również na tych komisjach padły sprawy, żeby wrócić do diet sołtysów. Wtedy na tamte komisje nie mieliśmy żadnych projektów uchwał przygotowanych. Powiedzieliśmy, że następne, czy komisje, czy sesje, zależy jaka będzie sytuacja, przygotujemy. I na dzisiaj, na dzisiejszą sesję przygotowaliśmy, żeby tą sprawę uporządkować. Wobec powyższego, podczas tych wszystkich dyskusji, które tutaj do nas były kierowane, do organu, który przygotowuje projekty uchwał na sesję, padały propozycje, żeby dietę pana przewodniczącego rady uregulować na poziomie 1500 zł. To nie będzie ani za dużo, będzie w sam raz do obowiązków, które w tej chwili wykonuje pan przewodniczący. Zaznaczam, że musi być co najmniej 8 razy w miesiącu w gminie, bo oprócz pamiętajcie, że gminy też trzeba również uczestniczyć w pracach związków międzygminnego wodociągów i kanalizacji w ramach oczywiście obowiązków przewodniczącego, a nie dodatkowych apanaczy. Wobec powyższego bardzo bym prosił, żeby przegłosować tą uchwałę i uregulować, do tego już więcej nie wracać, co najmniej w tej kadencji. Jak będzie nowa kadencja, będzie nowa rada, będzie mogła sobie do tego wracać. Czyli uregulowanie ryczałtu pana przewodniczącego rady, bo było, jak pamiętacie, 1200 zł na 1500 zł. Bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są pytania jakieś? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobryk Arkadiusz. Bułaj Grażyna. Jestem za. Chaciński Jerzy. Ciura Marian. Czarski Marek. Uchowski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lewczyk Przemysław. Jędrzejski Radosław. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żebuski Sylwester. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 14 radnych. Jeden był przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 228 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 34/212/2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przesmyki. Kolejnym naszym punktem punkt 3, podpunkt 2 porządku. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/213/2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, podobnie jak wzorem pana przewodniczącego, również takie głosy do mnie płynęły. Zresztą ja zaznaczam, że moje stanowisko jest niezmienne od wielu lat, że sołtysi wykonują bardzo ważną funkcję w naszej strukturze samorządu, że nie sięgamy głęboko po weryfikację prowizji panów sołtysów za czynności wykonywane. One są może już od 20 lat takie same, jeśli chodzi o zobowiązania podatkowe.
Wobec powyższego z sołtysami się wyręczamy, bardzo dużo pracy takiej administracyjnej wykonują dla nas w terenie, za którą też również musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy to robili za pośrednictwem Poczty Polskiej czy innych źródeł. Wobec powyższego jestem na stanowisku, że było zawsze w tej gminie dieta sołtysa równa diecie radnego i zawsze było i byliśmy to zapisane, że sołtysi są zapraszani na 4 sesje Rady Gminy. Wiemy, że tak nie jest, wiemy, że zapraszamy na wszystkie sesje. I również były jeszcze ze mną 4 narady w roku związane z podatkami. Ja już powiem Państwu od razu, że generalnie robię 2 narady z sołtysami we wrześniu i w marcu. Związki podatkowe, czyli nie robię 4, tylko 2. Już niech to będzie akonto tych sesji Rady Gminy, na których sołtysi uczestniczą. I teraz też planuję spotkanie z sołtysami przed Radą Podatku przed 15 marca. I chciałbym tą dobrą wiadomość się zakomunikować, że Rada po prostu podjęła uchwałę o wysokości diety 300 zł, bo takie padały propozycje od Państwa. Taka sama wysokość diety sołtysa, jak i radnego. No, przypomnę, że w grudniu chcę powiedzieć, że w grudniu uchwaliliśmy 250 zł na sesji Rady Gminy. Także bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały, jakby zamknąć dyskusję nad tymi sprawami, do tego już więcej rzeczywiście nie wracać, bo są inne ważne sprawy, o których trzeba dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Czy radni mają jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Proszę bardzo. To znaczy może powiem tak, ja się odnoszę do tego, jakie sygnały do mnie napłynęły. Nie było nic dyskutowane o sesjach Rady Gminy, sesja i łączenie funkcji radnego z sołtysem. I ja tylko proponuję tutaj w tym, co głosy do mnie docierały i to, co Państwo się na komisjach sygnalizowali, żeby zrównać dietę sołtysa do diety radnego. Natomiast to, co było wcześniej podjęte przez Państwa, że na sesji Rady Gminy dieta jest 50% dla sołtysa, który jest jednocześnie radnym, tego tematu nie podnoszę w projekcie uchwały, o tym nie było dyskusji, więc dlatego nie proponuję tego, o czym wcześniej nie dyskutowałem. Więc chcę powiedzieć, że taki projekt uchwały jest. Dziękuję bardzo. Natomiast Państwo decydujcie, jak to ma wyglądać. Dziękuję bardzo. Tak dla jasności, radny, który jest sołtysem i przybywa jednocześnie na sesji Rady Gminy i jako sołtys, dostaje za sesję 300 zł plus 150 za to, że jest sołtysem. Nie. Tak, oczywiście, tak, oczywiście. No ze względu na obostrzenie covidowe, no niestety, no, ale przewidujemy już tak, wyprzedzę fakty, następną sesję zwyczajną przewidujemy już chyba sołtysami. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że nie możemy się odnosić do obecnej sytuacji, bo ona jest taka, jaka jest, na to wpływu nie mamy. Ja by też bym chciał, żeby wszystkie sesje były w obecności sołtysów, ale tak jak powiedziałem, że ze względu na COVID nie możemy tego robić. I dlatego dzisiaj też już niektórzy zapomnieli, że jest COVID i już myślimy bardziej o uchodźcach, o Ukrainie, ale maski dalej na sesji obowiązują, bo nikt nas z tego nie zwolnił. Tak samo rozśrodkowanie ludzi w jednym pomieszczeniu obowiązuje, limit ludzi obowiązuje. Miejmy nadzieję, że planowana sesja pod koniec marca już zwyczajna, że będę mógł zaprosić sołtysów, że to im przekażę na naradzie przed 15 marca, że będę z przewodniczącego protestował, żeby zaprosić również sołtysów na tą sesję. Czyli w marcu sołtysi byliby 2 razy, raz ze mną, raz na sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobryk Arkadiusz. Bobryk Grażyna. Paciński Jerzy. Paciński. Ciura Marian. Czapski Marek. Uchowski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lepczyk Przemysław. Mężyński Radosław. Michalak Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żebuski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zagłosowało 14 radnych, jeden radny był przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 229 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 34 łamane na 213 łamane na 2021 Rady Gminy Przesmyki z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości kier dla sołtysów. Przystępujemy teraz do punktu trzeciego, podpunktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Zielone Gminy. Tak, bardzo proszę, pani sekretarz. 30 grudnia państwo przyjęliście uchwałę w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Zielone Gminy. Tam przypomnę, należało 11 gmin z przesłykami razem i zgodnie z jednym z paragrafów było określone, że zadania Związku Międzygminnego, w tym szczegółowo jego organizacja oraz funkcjonowanie określi statut związku i teraz ślad za tym już, że tak powiem, gminy bardziej zorganizowane, które są upoważnione, żeby przygotować te dokumenty, przygotowały dokument wstępnie, uzgodnili z wojewodą ten statut, więc tutaj my jako gmina trochę mniejsza niż pozostałe, wnioskujemy, żeby ten statut przygotowany przez Siedlce, tam Siedlce głównie angażowały się w przygotowanie tego dokumentu, po prostu państwo przyjęliście. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś pytania? Proszę pani. Ja tylko dodam jeszcze, że w międzyczasie podpisaliśmy akt notarialny na te grunty z starostą powiatu, który reprezentował te grunty jako Skarbu Państwa u pani notariusz. Każda gmina ma udział proporcjonalnie do liczby mieszkańców w tych gruntach. To jest 13,5 hektara gruntów w Woli Suchorzewskiej. Na tych gruntach ma być tworzona gospodarka śmieciowa. Jeszcze w jakim wydaniu nie wiemy. Będzie koncepcja działki robiona, jak już wyłonione zostaną władze, zacznie ten związek normalnie działać, bo muszą być władze wyłonione tak samo jak w naszym związku komunalnym Paprotnia. Po prostu wtedy będą się na pewno tematy posuwać i koncepcje zaczną być jakieś tam wdrażane czy realizowane. Jedno jest pewne, w międzyczasie dotarł do nas sygnał, że pan prezydent uporczywie będzie tworzył też spalarnię w obrębie miasta Siedlce, w okolicach Pecu. No jest to bardzo dobra informacja i jak może państwo słyszeliście, trafi się wypowiadałem, czy gdziekolwiek, czy budowie się wypowiadają, czy w tygodniku Siedleckim. Wspieramy pana prezydenta, jeżeli pan prezydent podejmie taką decyzję i będzie tworzył tą spalarnię. Nie ma sensu budowania w obrębie się tej drugiej spalarni, to jest bez sensu. Lokalizacja pana prezydenta jest najlepsza, wobec czego będziemy wspierać pana prezydenta i pamiętajmy, że jak powstanie spalarnia, to musi być wsadki śmieci, więc nasze śmieci też będą potrzebne do tej spalarni. Tylko żeby to się nie przeciągało za długo i żeby nie trwało to w nieskończoność, myślę, że te działania będziemy obserwować, jeżeli nastąpią, taka jest deklaracja gmin, które tworzą ten Związek Zielone Gminy, po prostu, że będziemy oceniać sytuację, a jeżeli nie będzie to szło zadowalająco, to będziemy podejmować inne stosowne decyzje, mając grunty 13,5 hektara w Woli Suchorzewskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale w przypadku związku są struktury, jest zgromadzenie, jest zarząd, komisja rewizyjna, także statut zawiera wszystkie niezbędne elementy, jest już po pierwszych konsultacjach z wojewodą, więc myślę, że tutaj nic nie zmienimy, skoro było to przygotowane przez konsultacje z wojewodą. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlona. Przystępujemy do głosowania imiennego. Powryk Arkadiusz, Bubaj Grażyna, Kaciński Jerzy, Ciura Marian, Czarski Marek, Buchowski Dobrzyniec, Jędrzejewski Mieczysław, Lewczuk Przemysław, Mężyński Radosław, Michała Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Grzewuski Sylwester, Skoniłowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 230 dnia 4 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Zielonej Gminy. Przystępujemy teraz do punktu trzeciego, podpunktu czwartego porządku. Przyjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSR za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu i ćwiczeniu. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, oczywiście to jest sprawa, którą regulujemy teraz, jeśli czekamy sesji nadzwyczajnej. Nie ma u nas tych dużo zdarzeń, ale ostatnie te pory wywiady spowodowały, że było trochę jednak tych wyjazdów poszczególnych jednostek i nie czekają już sesji zwyczajnej, która jest w marcu planowana. Podejmijmy to teraz. Tym bardziej, że ta propozycja, którą się przedstawiamy w projekcie uchwały, to jest 20 i 10 zł, 20 za akcję, za każdą minutę rozpoczętej nowej godziny. Również teraz dochodzi jeszcze, kiedyś było pełne godziny, teraz już, jeżeli strażacy będą 2 godziny i 5 minut, to się liczy jak 3 godziny. Więc 20 zł za szkolenia, 10 zł. Przypomnę, że tych szkoleń jest teraz bardzo dużo. Odbywają się najczęściej one sobotami lub wieczorami. W tej chwili online, tutaj strażacy się spotykają w tej świetlicy i szkolą się z, i jeszcze raz powiem, że ciężar obowiązek szkoleń strażaków ciąży w tej chwili po zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych na Komendzie Państwowej Straży Pożarnej, czyli Komendzie Miejskiej w Siedlcach. Już pierwsze zgłoszenia też kierujemy na te szkolenia, także to nie jest tak, że tylko strażak bierze udział w akcjach. Również musi też czas poświęcić swój prywatny podczas tych szkoleń. Czyli za te szkolenia 10 zł, za akcję 20. Przypomnę, że to tak dość pokaźna kwota w stosunku do sąsiednich gmin, dlatego też nie ma u nas tego za dużo, więc uważam, na zarządzie gminy tę sprawę podnosiłem również, żaden z prezesów moich komendantów nie kwestionował. Myślę, że chyba byli tak niemiło zaskoczeni, miło zaskoczeni, przepraszam, propozycjami, jakie padły. One padły też również wcześniej z dyskusji z Państwem. Oczywiście te ekwiwalenty będą płatne uchwale od 1 stycznia. W styczniu nie było żadnej akcji, ale w lutym już podczas tych wiatrów tych akcji trochę było. Więc trzeba będzie to poregulować ze strażakami już według nowych stawek. Także dziękuję bardzo i proszę o przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś pytania? Proszę bardzo. Znaczy, ten temat jest tematem, nie będzie rozwiązanym nigdy w ochotniczych strażach pożarnych, ponieważ tych mundurów bojowych nie można prać, co tylko są wyspecjalizowane pralnie, w których można to prać, ponieważ jak kupujemy go w swoich lokalnych warunkach, to on straci wszystkie właściwości, za które my płaciliśmy, bo kupowaliśmy ten mundur. Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, żeby przy każdej jednostce taka pralnia powstała, bo to jest zbyt kosztowna rzecz, zbyt mało tych rzeczy byłoby. Ja wiem, że komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej stworzył taki punkt gospodarczy dla aparatów tlenowych. Może będziemy rozmawiać z komendantem miejskim, żeby stworzył też jakiś kawałek w gospodarczych pomieszczeniach Państwowej Straży Pożarnej, żeby usługowo świadczył i żeby można było zapłacić, żeby uprać te mundury. Bo ja wiem, że jak używany jest ileś tam lat, to on jest i przepocony, i przepędzony i należało tylko odświeżyć tą pralnię. My tego nie możemy robić. Jest tylko, wiem, że w Sokołowie taka pralnia, która to robi i tutaj w okolicy nawet nie wiem, czy gdziekolwiek jest taka pralnia, która robi to i daje gwarancję, że właściwości munduru się nie zmienią po wypraniu przez tą pralnię. Nie wiem, na czym to polega, nigdy nie zgłębiałem tego, ale tak odpowiadam, że takie to są rzeczy. Będziemy, udało nam się zrobić aparaty, są aparaty, już teraz nie płacimy po kilkanaście tysięcy złotych za legalizację aparatu, który nawet nie był czasami użyty, a trzeba 15 tysięcy, przepraszam, 2000 złotych za legalizację ponowną wydać. Teraz już tylko będziemy za jakieś tam materiały symboliczne płacić za komendanta, natomiast czynności te wykonywane będą przez komendę miejską. Już takie wiem, że aparaty chyba z jednostki sprzętów były w komendzie, były legalizowane. Aparaty tlenowe, te, które muszą być, czy był użyty przez 5 lat, czy nie był, musi być, tak jak gaśnica w samochodzie, musi być sprawdzony, zlegalizowany, że dalej jest sprawny i dobry. Także dziękuję bardzo. Tyle mogę odpowiedzieć, co wiem. Nie było podnoszonych tematów na zarządzie gminy. Dopiero w zasadzie to był jeden zarząd gminy nowej kadencji Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w gminie Przesmyki. Będziemy na następnych zarządach pewne tematy jeszcze będziemy o nich dyskutować. My mamy możliwość jako wójtowie na konwentach wójtów, bo komendant zawsze uczestniczy w konwentach, dyskutować.
No, myślę, że zgłoszę ten temat na konwencie, żeby komendant rozważył takie możliwości. No, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze Państwa chcę uspokoić, żeby się tak bardzo mocno nie martwić, bo tych zdarzeń teraz pożarowych to mamy na palcach jednej ręki i nie ma co liczyć. Natomiast większość akcji to są podniesienie drzewa, wypadki i takie rzeczy. Więc tutaj te moduły są trochę jakby oszczędzane przez zróżnicowanie się akcji, bo kiedyś myśmy kojarzyli strażak do pożar, natomiast strażak już nie jest pożar. Strażak to jest wszystko to, czego nie zrobi obywatel, a pożar to jest sporadycznie. No, także tutaj mam to odczucie, że niedawno te moduły kupowaliśmy, że one nie są aż tak nafaszerowane, chociaż już pewne odświeżenia to wymagały. No. Dziękuję bardzo, panie radny, tutaj trzeba jeszcze. Myśmy to przedyskutowaliśmy to na zarządzie gminnym OSP, bo to jest, nie jest przedmiotem uchwały Rady Gminy, to jest moja decyzja. Kierowca, to jest udział w akcjach, kierowcy, u nas nie mamy kierowcy, bo nawet jeszcze z komendantem miejskim nie mamy. Mamy konserwatorów samochodów i sprzętu, więc za udział w akcjach jedzie, też bierze 20 zł. To było dyskutowane na zarządzie gminnym naszym OSP, o tym, żeśmy mówiliśmy. A to nie jest przedmiotem uchwały Rady Gminy, to jest decyzja wójta. Także taka decyzja też została podjęta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania innego. Bobryk Arkadiusz. Bubek Grażyna. Kaciński Jerzy. Czura Maria. Czapski Marek. Uchowski Ożyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Norczuk Przemysław. Mężyński Radosław. Michalak Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żywuski Sylwester. Skolimowski Wojciech, jestem za. Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 231 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, arcykratowniczych, szkoleniu i ćwiczeniu. Kolejnym naszym punktem jest podpunkt 5 porządku, przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, to jest temat, który jest ostatnio bardzo aktywny. Chcę powiedzieć, że myślę, że te wszystkie dyskusje i moje sugestie i przekazywane odpowiedzi na różnego rodzaju petycje spowodowały, że 18 stycznia dostałem wniosek o przedłużenie najmu lokalu, bo pewno gdyby nie było dyskusji, to pewno do 31 marca takiego wniosku nie miał. Mówię to doświadczeniem lat okresów poprzednich, więc dlatego 18 stycznia wpłynął do mnie na biurko wniosek, który jest przedmiotem procedowania dzisiaj na sesji Rady Gminy. Chcę również też powiedzieć Państwu, że zapomnijmy o bezprzetargowym użyczaniu najmów, bo ponieważ ustawodawca nas do tego zobowiązuje. Tym bardziej, jeżeli lokal jest już dłuższy czas najmowany, a w przypadku tego lokalu to jest od 2007 roku najmowany przez Ewitę. Wobec powyższego taka uchwała musi być podjęta. Ja wnioskuję w związku z tym, że nic tam się w zasadzie w lokalu nie zmieniło, do Państwa, żebyście zwolnili z przetargu i żebym ja mógł podpisać umowę na kolejne 3 lata, bo Pani doktor wystąpiła, Ewita, może nie Pani doktor, ale Ewita wystąpiła o przedłużenie umowy na 3 lata. Bez względu na to, czy to będzie rok, czy 3, czy 5, czy 10, jeżeli okres już jest powyżej 10 lat, po prostu będzie obowiązywał przetarg lub uchwała Rady Gminy o zwolnieniu, ale w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście będę mógł wnioskować, bo jeżeli będą inne sytuacje, to nie będę mógł wnioskować i takich sytuacji idą w drodze przetargu. Taki jest obowiązek.
Zresztą, co tu dużo mówić, nawet biata jakakolwiek też jest w drodze przetargu, a nie na trzy lata, czy na ileś decyzją wójta, bo to jest gminy komunalne, gminy o tym decyduje Rada Gminy, a nie wójt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czasem podjęcie takiej uchwały o zwolnieniu z przetargu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlona. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobek Perkatusz, Bubek Grażyna, Kaciński Jerzy, Ciura Maria, Czarski Marek, Puchowski Wawrzyniec, Andrzejewski Mieczysław, Lewczuk Przemysław, Mężeński Radosław, Michała Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Żywuski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że za głosowało 15 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 232 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Przystępujemy teraz do punktu 6 porządku. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany głównego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok. Główna zmiana dotyczy właśnie zwiększenia środków. Uwzględniamy środki z 2021, zostało 27 600 zł. Główną część przypisujemy do zajęć tych z pedagogiem i psychologiem, a głównie są realizowane przez psychologa, zarówno w placówkach oświatowych, jak i w GOPS-ie. O tym już mówimy od 2 albo 3 lat, bo bardzo chętnie korzystają rodziny właśnie dotknięte problemem alkoholowym, szczególnie dzieci, z tych porad psychologa. I to jest główna pula środków przeznaczona w tym bloku, jak Państwo macie, w 6 prowadzenie tych zajęć z terapii pedagogicznej i psychologicznej. Pozostałe kwoty pozostają bez zmian. Nie wiem, czytać te poszczególne kwoty. Jest już od wielu lat Mikołaj dla każdego. Działania profilaktyczne, wypłaty wynagrodzeń i delegacji, prowadzenie, a to już mówiłam o tej terapii, i zakup materiałów i opłat. Jedyną rzecz, jaką mogę jeszcze dzisiaj zasygnalizować, z końcem marca nasze programy z mocy prawa przestaną obowiązywać w tej treści, w jakiej zostały przez Państwo podjęte. Od 1 kwietnia będą elementem albo częścią integracyjną programu polityki społecznej i tam będzie trzeba zrobić diagnozę, bardziej szczegółowe, że tak powiem, analizę wynikającą z tych wszystkich problemów alkoholowych. I już właśnie od 1 kwietnia nie będziemy mieli znów dwóch programów, bo kiedyś nas skrytykowali, że mieliśmy jedno i to. Później rozdzieliliśmy zgodnie z ostatnią nowelą, która weszła w życie od 1 stycznia, ale czasookres na obowiązywanie starych programów jest do końca marca. Więc do końca marca on obowiązuje. Mamy umowy zawarte z psychologiem tylko na 1 kwartał. Jak wiecie Państwo, mówiliśmy, że nie mamy pieniążków, żeby na cały rok zawrzeć, więc teraz, żeby do końca marca zawrzeć te umowy już do końca grudnia, musimy ten preliminarz, Państwu proponujemy, żebyśmy zmienili, żebyśmy mieli zabezpieczone środki daty skolowej i bezpiecznie mogli zawrzeć umowę. Ale z 1 kwietnia ten problem już przestanie obowiązywać. Będzie to integralna część programu społecznego. Problemów społecznych. I tym się zajmuje kierownik z uwagi na to, że to są bardzo już teraz programy, niestety, ale skomplikowane. Żadna gmina już w tej chwili sama nie realizuje tego zadania. Tutaj specjalistyczne firmy przygotowują te programy. I w tym też i program ten alkoholowy. Znaczy rozwiązywanie problemów alkoholowych. I to będzie jeden. Narkomania i alkoholizm będzie znów jednym programem. Tak jak kiedyś. No już nakręciłam, także. Dziękuję bardzo. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobek Perkatusz, Bubek Grażyna, Kaczyński Jerzy, Ciura Maria, Czarski Marek, Buchowski Wawrzyniec, Andrzejewski Mieczysław, Lewczuk Przemysław, Mężyński Radosław, Michała Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Żewuski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 15 radnych.
Stwierdzam, że Rada Gminy przyjął uchwałę nr 233 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Kolejnym naszym podpunktem jest podpunkt 7 porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF-u gminy Czesnki na lata 2022-2025. Proszę Pani Skarbnik. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Czesnki wynika z tego powodu, że dokonujemy zmiany wyników budżetu na rok 2022 oraz proponujemy dokonać zmiany w przedsięwzięciach. Jeżeli chodzi o wynik budżetu gminy, wprowadzamy do budżetu przychody, jakie nam zostały wypracowane z roku 2021. Do pełnej wysokości wolnych środków, czyli o 59 400 zł wprowadzamy wolne środki. Nadwyżkę budżetową w pełnej kwocie, która wynosi 874 zł 140 9 zł i 80 groszy, 874 tysiące i niewykorzystane środki pieniężne w rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Łącznie takich środków mamy 85 256 zł 92 grosze. I są to, dotyczy poprzedniej uchwały dotyczącej gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, czyli te środki, które zostały nam niewydatkowane z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przechodzą do budżetu roku następnego jako środki znaczone szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Następnym zadaniem jest gospodarka odpadami, w której to środki niewydatkowane z roku poprzedniego przechodzą do wydatków roku bieżącego i jest to kwota 27 656 zł i 83 grosze. Z tego, w tej kwocie mamy zobowiązania za grudzień, które nie zdążyły wpłynąć na faktury, bo odbiór był ostatni 30 grudnia. Ale tych środków jeszcze troszeczkę zostało nam. Czyli tak jak obserwujemy, to taka polityka w terenie pilnowania tychże odpadów no, przynosi korzyści w tym, że nie musimy podnosić tych stawek. I kolejnym jeszcze, kolejnymi środkami, które należy pokazać w budżecie jako środki o znaczeniu takim szczegółowym, są to środki z Laboratoria Przyszłości na bazie zespołu szkół w Łysowie. Jest to kwota 30 tysięcy złotych. Środki rządowe przekazane zostały bez wniosków dla poszczególnych szkół. A Czesnki zdążyła wydatkować te środki, natomiast zespół szkół w Łysowie nie wydatkowali w roku 2021 i one wchodzą poprzez przychody następnie do wydatków tego roku i to wpływa na wynik, ponieważ wynik jest deficytem zaplanowanym zgodnie z uchwałą budżetową. Były pokazane źródła sfinansowania deficytu, w tym kredyt 500 tysięcy złotych. Tego na razie nie ruszamy, tylko jeszcze zwiększamy deficyt, ale pokrywamy to już tymi środkami, które mamy, czyli przychodami z roku poprzedniego, wolne środki, nadwyżka, środki niewykorzystane z roku poprzedniego. To tyle co do wyniku, ale jeszcze jest następna kwestia związana z przedsięwzięciami. Pamiętacie Państwo, w końcówce poprzedniego roku otrzymaliśmy takie czeki na Polski Ład. I ten Polski Ład w zadaniach drogowych, pisaliśmy na zadania drogowe oraz na montaż instalacji OZE na budynkach publicznych oraz na instalację OZE na budynkach mieszkalnych. Ten ostatni wniosek nie otrzymaliśmy dofinansowania. Natomiast tutaj promesa próbna, wstępna, wystawiona przez Pan Gospodarstwa Krajowego
jest do zadań drogowych, gdzie pisaliśmy 10 kilometrów, bodajże 300 metrów tych dróg na terenie gminy, co chcemy poprawić oraz zamontować instalację OZE na budynkach mieszkalnych. I z uwagi na to, że te drogi, trudno nam było jeszcze zobaczyć, jak one nam tu się na etapie projektu budżetu, czyli przed 15 listopada, które będą się nadawały, czy leżą w swoich granicach. A wiemy, że na terenie gminy te granice dróg wewnętrznych są różne, a nawet gminnych. To właściwie te drogi zostały wydyskutowane zupełnie niedawno. Dlatego te przedsięwzięcie drogowe było wpisane do realizacji na rok 2023. I w tej chwili rezygnujemy z tego przedsięwzięcia, a wstawiamy te wszystkie zadania drogowe jako rok 2022, ponieważ przy założeniu prawie że 100% wiemy, że te drogi będą się dało się wykonać w bieżącym roku. No najpierw oczywiście będzie dokumentacja, potem będzie przetarg, musi się odbyć do 18 maja zgodnie z założeniami przepisów i regulaminu Ładu Polskiego. A potem, jak się nic nie pokrzyżuje w naszej tu ojczyźnie, będzie realizacja. To są takie. A i kolejnym jeszcze zmianem, które wynika z przedsięwzięć WPF-u, no jest oczywiście dalej rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia. No i Państwo też wiecie, że nie wszystkie prace założone na rok poprzedni zostały wykonane. Tam w końcu roku robiliśmy zmianę w WPF-u, przenosiliśmy środki, bo trzeba było aneks podpisać z wykonawcą i to dalej procentuje. Oprócz tego aneksu są jeszcze inne prace dodatkowe, które wynikły na remoncie poprzedniej części A budynku. One jeszcze są nie dograne do końca. Wykonawca tutaj zbilansował swoje obmiary i konieczność wykonania tychże robót. No oczywiście to będzie stronę finansową obciążało. To wszystko musi być sprawdzone przez inspektorów, zatwierdzone i będzie sporządzony kolejny aneks, tak jak my to widzimy, bo tych pozycji na starym budynku może być dużo, no i rzeczywiście ja przyznam, że jest to dużo. Jaka to będzie jeszcze kwota, trudno nam powiedzieć, ale szacuję, że to będzie w granicach do 1 250 000, a 5 000 były zobowiązania z roku poprzedniego. Także to uzupełnimy tą kwotę planem. Natomiast 250 000 pozostanie nam na roboty drogowe, na kostkę wokół budynku, z tyłu budynku, na miejsca postojowe, parkingowe. Dojazd oczywiście po dwóch stron budynku, bo jest to wszystko zdewastowane i rozjeżdżone przez samochody w trakcie budowy. Będzie można wtedy ogłosić przetarg, żeby rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy na utwardzenie tych placów, miejsc postojowych. I to byłyby kluczowe zmiany, które wpływają nam na konieczność wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlona. Przystępujemy do głosowania jedynego. Bałtyka Kaniusz. Bubek Jerzy. Paciński Jerzy. Ciura Marian. Czarski Marek. Łuchowski Wawrzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lewczuk Przemysław. Mężyński Radosław. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żołyski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 234 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany WPF-u gminy Przesmyki na lata 2022-2025.
Kolejnym naszym punktem to punkt 8 porządku, przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok. No właśnie. Tylko zechcę wywołać bójkę, ale nie wiem, czy przed, czy po, jeżeli chodzi o drogi w zakresie Ładu Polskiego. To wcześnie. No dobrze. To tak, ale chodzi mi o to, bo to jest uchwalne. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie gminy, tak jak Państwu przedstawiałam, przenosimy część zadań z WPF-u roku następnego na rok bieżący. To sprawiło, że dochody budżetu nam zwiększają się o kwotę 3 935 495,73 zł. I na zmiany w dochodach wpływa wpłata za dodatkowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 5 515,73 zł. Ta zmiana oczywiście wpływa automatycznie na tabelę numer 4, która prezentuje nam dochody i wydatki związane z przychodami, dochodami i wydatkami na realizację programu. To już wszyscy wiemy na pamięć, że to dochody z tego typu muszą iść na wydatki. Następnie dotrzymaliśmy zawiadomienia od wojewody na zwiększenie planu dotacji na realizację zadań własnych 1700 zł. Przyjmujemy środki z Ładu Polskiego w zakresie drogownictwa. Jest to kwota 4 089 750 zł. Przyjmujemy plan dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji SOREC 10 000 zł. Został złożony wniosek na miast. I tą kwotę należy przyjąć. Do budżetu gminy wprowadzamy dotacje na cyfrową gminę. To jest taki wniosek bez naszego wkładu gminy, gdzie w ramach tego wniosku będziemy kupować wyposażenie, w tym kserokopiarkę, bo ta kserokopiarka łącznie ze skanerem, bo to jest nazwane jako urządzenie wielofunkcyjne. Jest już od szeregu lat, jest dobrze wyeksploatowana i odmawia nam często posłuszeństwa. Przyjeżdża firma, która dokonuje naprawy i też to są drogie usługi. No a tutaj w ramach tego złożonego wniosku takie urządzenie zostało zaplanowane do zakupu. Oprócz tego jeszcze inne wyposażenie, laptopy potrzebne również do wymiany stanowisk po prostu pracy. Więc tutaj będą wydatki bieżące i majątkowe w ramach 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to tabela numer 2a pokazuje, jakie wydatki będą finansowane. Jest to ustalony na tabela. Wszystkie wydatki 2a są objęte tym właśnie wykazem. Zmniejszamy dotacje na realizację zadań zleconych, ponieważ wojewoda przekazał nam ostateczne informacje co do finansowania zadań zleconych. Tak jak Państwo wiecie, że niektóre świadczenia zostały z powrotem przekazane do ZUS-u, a były one w GOPS-ach. Tutaj tu została założona cała baza. No i teraz zostały z powrotem te świadczenia przekazane do ZUS-u, a łącznie z tym część również dotacji, która przedtem była przekazywana gminie. Została ona skorygowana na minus 57 725 zł. Również gmina otrzymała informację szczegółową co do subwencji na rok 2022. Bodajże otrzymujemy w październiku planowaną kwotę subwencji i wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. A już po zatwierdzeniu uchwały budżetowej Państwa otrzymujemy tą taką konkretną już ostateczną kwotę. I ta kwota jest w części oświatowej mniejsza o 13 475 zł. Zmniejszamy właśnie dochody o kwotę 3 935 495 zł. A to, jak mówiłam, przy WPF-ie wprowadzamy środki w postaci przychodów
w postaci przychodów, wolnych środków, nadwyżki budżetowej i tych środków niewykorzystanych w roku. Z wolnych środków, które wejdą nam na wydatki, tak jak gospodarka odpadami, tak jak alkohole, tak jak laboratoria przyszłości. To ta kwota wydatków jest większa jak kwota dochodów oczywiście i wynosi ona 4 954 302,45 zł. I oczywiście tutaj zmianie ulegają wydatki majątkowe, które sięgają kwoty 6 887 616,86 zł. I cała tabela numer 2a tam przedstawia poszczególne rodzaje tych wydatków. Zmiana dokonywana jest w dochodach i wydatkach zadań zleconych, ponieważ tu nastąpiły korekty wojewody i to kwotę również należy dostosować. W związku z tym przedstawię dalej, co nam wpłynęło na wydatki. Zwiększamy o kwotę 5 tysięcy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na sporządzenie analizy ekspertyz nieruchomości rolnych, kwota 3 tysiące zł. Wydatki w zadaniach drogowych 4 345 tysięcy, bo oprócz planowanych środków z Ładu Polskiego zwiększamy o 40 tysięcy. Kwotę na dokumentację oraz nadzór nad tymi zadaniami. Zabezpieczamy kwotę na ekspertyzy nieruchomości gminnych, kwota 12 200 zł. W dziale 801 dokonujemy zmian. Dochody z domu nauczyciela przenosimy i wydatki do klasyfikacji innej w związku ze zmianą tejże klasyfikacji. I tu zmniejszamy plan wydatków w związku z tym o kwotę 33 237, a zmniejszenie to jest spowodowane niższymi kosztami dochodzenia dzieci w związku, że na naszym terenie mamy organizację przewozów publicznych. W tych przewozach publicznych bilet miesięczny dla dziecka jest znacznie niższy niż przedtem kupowany bezpośrednio u przewoźnika. 495 tysięcy zabezpieczamy na to przedsięwzięcie, na dokończenie przedsięwzięcia rozbudowa budynku urzędu gminy, a 44 tysiące 100 zł są to wydatki inwestycyjne w projekcie Cyfrowa Gmina. W działach 852 i 855 dokonujemy korekty do otrzymanych dotacji z budżetu wojewody. Jest to kwota zmniejszająca plan o kwotę 52 750. Jeżeli chodzi o OSE, które mamy montować na budynkach publicznych, jest to budynek, który mieści się GOPS, przedszkole, tak zwana dawna agronomówka, dwa zespoły szkół w Przesmykach i w Wysowie oraz budynek GOP-u i biblioteki. Tu zwiększamy środki na dokumentację, bo tam były środki, ale musimy jeszcze opracować program funkcjonalno-użytkowy i tam tych środków, no i oczywiście będą koszty nadzoru też, więc tych środków, które były zaplanowane, więc po 3 tysiące zł planujemy na budynek, a 3200 na ten budynek agronomówki. Tak wszędzie do pełnych tysięcy zabezpieczamy te środki na dokumentację, ponieważ były tam za małe kwoty zaplanowane. Mamy już jedną ofertę firmy, która nam taki program może sporządzić. Mówiłam o gospodarce odpadami przy przychodach, że tu zwiększamy o tą kwotę niewydatkowaną i jest to w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska i tabela numer 2b do uchwały pokazuje tutaj nam wszystkie środki, które przeznaczamy na finansowanie systemu gospodarki odpadami.
Tych wydatków mamy 344 216 zł. I one składają nam się z wpłat po 10 zł za jedną osobę oraz za te środki niewykorzystane z roku 2021. To byłyby wszystkie zmiany, które są wprowadzone. Paweł. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobry Perkadiusz. Bubej Grażyna. Kaciński Jerzy. Ciura Marian. Czapski Marek. Buchowski Małżyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lewczyk Przemysław. Mężyński Radosław. Michala Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żywuski Sylwester. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. I Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 15 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 235 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Przesmyki na 2022 rok. Szanowni radni, był to nasz ostatni podpunkt naszego porządku obrad. Chciałbym jeszcze poruszyć może jeden temat. Jak wiemy, od kilku dni gorącym tematem jest wojna na Ukrainie. Jak wszyscy wiemy, dużo osób przekracza polską granicę, trafiają też do naszej gminy. Są to przeważnie matki z dziećmi. I to chciałbym, zwracam się do wójta, jeżeli ma jakąś informację na temat, ile tych osób jest w naszej gminie i w jaki sposób można im pomóc, to proszę bardzo o udzielenie takiej informacji. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, myślę, że słyszycie różne komentarze, różne opinie, a i dziennikarze w telewizji się w sposób różny zachowują, różnie komentują sytuację uchodźców i poszczególnych gmin, jak to wygląda. Ja tylko chcę państwu powiedzieć jedno stanowisko, bo my jesteśmy codziennie na bieżąco z panem wojewodą. Dzisiaj też już komunikaty przyszły, mieliśmy konferencję 2,5 godziny, dwa dni wcześniej na temat uchodźców i sytuacji samorządu w stosunku do uchodźców. Chcę państwu powiedzieć jedną rzecz zdecydowanie, żebyście państwo wiedzieli, że na chwilę obecną samorządy nie mają żadnej podstawy prawnej zajmowania się uchodźcami. Na dzień dzisiejszy uchodźcami zajmuje się Urząd Wojewody. Samorządy mają tylko wspierać Urząd Wojewody. Co prawda wiele samorządów stoi w blokach startowych, my też. Ja na przykład mam w tej chwili domówione 60 łóżek z materacami polowych, żeby je w każdej chwili można było wstawić do obiektów komunalnych gminy, a o obiektach to myślę o świetlicach, tam gdzie będzie to możliwe, bo nie w każdej świetlicy to będzie możliwe. I chcę państwu powiedzieć, że tak naprawdę nie mamy takiej możliwości na chwilę obecną. Wydawało nam się, że jest kryzys na świecie, że jest wojna, że mamy uchodźców, że mamy rezerwę kryzysową w budżecie gminy, że powinniśmy natychmiast przystąpić do jakiegoś tam wspierania i pomocy. Otóż nie. Jest to stanowisko Izby Obrachunkowej, zresztą też Urzędu Wojewody, że trzeba czekać na przepisy. Wczoraj dowiedziałem się, że Sejm będzie procedował, czyli będzie zacznie rozmawiać o tych przepisach za tydzień w ustawie dotyczącej uchodźców. Na chwilę obecną w ustawie o samorządzie gminnym nie ma zadania, jakim jest pomoc uchodźcom. Nie ma takiego czegoś. To jest na poziomie rządu i wojewody. Więc my na dzień dzisiejszy staramy się wspierać działania pana wojewody. Informujemy o wszystkich przypadkach, informujemy również o możliwościach magazynowania produktów w formie pomocy rzeczowej dla uchodźców. Przekazaliśmy nawet w uzgodnieniu z jednym z sołtysów i Radą Sołecką świetlicę, w razie czego magazyny pękały w szwach gdzieś około miejskie, to że można jakąś część tych materiałów zgromadzić, jest to świetlica w Burkach. Bo świetlica, która docelowo kiedyś w przyszłości nie będzie mogła przyjąć uchodźców, bo tam nie ma ani sanitariatu, ani wody w tej świetlicy. Wobec powyższego uważaliśmy, że tą świetlicę możemy wskazać jako magazyn i tym bardziej, że jest to budynek w parterze. To jest pierwsza rzecz.
Chcę również Państwu powiedzieć, że są wytyczne co do uchodźców i my czasami, to cośmy rozmawiali przed wejściem na sesję, staramy się być nadgorliwi, a ta nadgorliwość to jest zawsze w pierwszym etapie fazy uchodźstwa. Ja myślę, że za 2-3 miesiące nam te emocje opadną i wtedy chciałoby się powiedzieć, żeby one trwały jak najdłużej, może nawet 2-3 lata. Bo nie czarujmy się, powszechna opinia jest taka, że nie skończymy z uchodźcami na poziomie miesiąca, 2, 3 czy pół roku. Mówi się wstępnie o 18 miesiącach, a ja prorokuję, że to będzie dłużej. Czyli cokolwiek byśmy nie zrobili, po pierwsze musimy mieć podstawę prawną, żeby angażować środki budżetu gminy, a po drugie nastawiajmy się na dłuższy okres, nie tygodnia, 2-3 miesięcy. Teraz się mówi, że uchodźca to jest do miesiąca, ma status uchodźcy, nie? To będzie na pewno dłużej w tych specustawach, ale po prostu to może być wstępnie założenia pana wojewody są okres około 18 miesięcy. My uważamy, że to będzie dłużej. Proszę Państwa, mamy już ponad 500 000 uchodźców w kraju. To jest oficjalna lista tych, którzy przekroczyli granicę i przeszli wszystkie urzędy na granicy. Natomiast jest grupa uchodźców, którzy przeszli granicę i nie mają żadnej adnotacji, że on jest uchodźcą. I to jest zmartwienie dla tych ludzi i dla tych osób, które tych uchodźców mają. A mamy już w tej chwili 5 rodzin, które przyjęły, czy ja wiem na dzień dzisiejszy, gdzie dzisiaj sygnały do mnie jakieś nowe docierały, a nie mam potwierdzenia, że są nowe rodziny, przyjmowane matki z dziećmi, uchodźców w naszych gospodarstwach domowych. Bardzo dobrze, że takie są rzeczy, ale pamiętajcie, jeżeli ktoś przyjmuje je do siebie, to bierze go jako gościa do swego domu. I powinien sprawdzić, czy ta osoba ma pieczątkę w dokumencie, w którym przekraczał granicę z granicy, a jeżeli są to dzieci, czy są, to mają akty urodzenia i czy są wystawione przez pograniczników, że tak powiem, zaświadczenia z pieczątką o przekroczeniu granicy. Jeżeli ktoś przekroczył granicę w inny sposób, nie wiem jak to będzie, a takich jest ludzi bardzo dużo, nie tylko u nas, ale jest w całej Polsce. Kto uzna, że on, jak się teraz zgłosi do urzędu, który celnego, bo to urząd celny stawia pieczątkę, a nie urząd wojewody, straż graniczna, przepraszam, a nie urząd celny. Kto teraz potwierdzi, że on przekroczył tę granicę po 24, a może 23, a może 22 przekroczył i był tu już przed wojną. Więc proszę Państwa, robimy rzeczy, które są naganne i wojewoda je krytykował i wyraźnie mówi, że nie pozbieramy się, jak narobimy bałaganu z uchodźcami. A to się dzieje na granicach. Są urzędy, a Polacy swoją nadgorliwością i czynnością wyrywają za rękę tych uchodźców i zabierają w Polskę, pomijając urzędy. Chcę powiedzieć, że pamiętajcie, że zarówno ten, który przekracza, to może być i uchodźca, a może być różnego pokroju człowiek. I pamiętajcie, że ten, który chce pomagać, to pomaga z serca, a może być to też również kombinator, czyli tutaj mówię po stronie polskiej. I na to szczególnie wojewoda zwraca uwagę. Więc jeżeli uchodźca przechodzi granicę, musi od pogranicznika dostać, jeżeli ma paszport, pieczątkę graniczną lub zaświadczenie, jeżeli nie ma żadnego dokumentu przekraczającego granicę, bo też może być tak, zostało zbombardowane i nie ma, zaświadczenie z pieczątką, że przekroczył granicę po 24 lutego. To było jasne. Tłumaczę, proszę, już mówiłem niektórym osobom, jeżeli nawet chcesz go wziąć do siebie w gości, dopilnuj, żeby takie procedury na granicy się odbyły. Bo ci ten uchodźca samolotem nie przyleciał do gospodarstwa, tylko został tu przywieziony przez kogoś. Więc w związku z tym, bo później, pamiętajcie, jeżeli wejdziesz w specustawę, dopiero się zacznie z nimi. Rząd proponuje ponoć 500+. Rząd proponuje nieodpłatne leczenie lekarskie. Proszę? W każdym bądź razie zasiłków z pomocy społecznej nie ma takich rzeczy. Bez prawa do zasiłku. Rząd ma pomagać w różny sposób, ale będzie pomagał tym,
którzy są zarejestrowani w systemie rządowym. Jeżeli on przeszedł granicę, dostał pieczątki, właściwie przeszedł granicę, to on jest zarejestrowany. Na konferencji, na której byliśmy z wojewodą 2,5 godziny, była też taka informacja, że wojewoda mówił, ile ma już odnotowanych, choć nie będę tu podawał cyfr, bo nawet ich nie dokładnie nie pamiętam, a jeden ze starostów odezwał się i powiedział, że tyle samo jest u niego w jednym tylko powiecie. To znaczy, że oni też nie są zarejestrowani. Więc pamiętajcie, co robimy. Robimy straszną krzywdę tym ludziom, którzy przekraczają, jeżeli wyrywamy ich z granicy, nie dając możliwości przejścia urzędu recepcyjnego i urzędu do spraw uchodźców. Takie są urzędy. A teraz konia z rzędu temu, żeby cofnąć się do granicy i uzyskać taki stempel. Nie wiem, jak to będzie robione. Być może jakoś to zalegalizowane zostanie, ale takich osób jest bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy mam 60 łóżek z materacami, nie mam pościeli. Budynki to mamy i też są podzielone zdania. Czy możemy przyjąć do tych budynków? Na przykład na 18 miesięcy uchodźców. Nikt nie odpowie, że możemy. Pamiętajcie, jeżeli to jest taka sala, położymy 20 osób na łóżka, to możemy je położyć tydzień, dwa, trzy do rozlokowania później po innych obiektach. W dłuższej perspektywie takie sale nie nadają się do przebywania dla ludzi. Tam jest i dorosły, i dziecko, i oddychamy, i wszystko dzieje się w jednym kotle. My mówimy teraz o maskach na sesji, ale już zapomnieliśmy w Polsce o COVID-zie, bo teraz jest temat uchodźcy. Co by było, jakby jakaś epidemia wdała się w takim budynku? Jest 20-50 osób, a widzicie, że w Warszawie nawet po 100 osób na torwarze, 150 osób na torwarze. To jest na krótką metę przyjmowanie do takich obiektów publicznych. Takie jest stanowisko władz. Sanepid nie zgodzi się, by dłużej ludzie przebywali w takich warunkach. Nie da się nawet. Druga sprawa, szanowni państwo, żeby ich położyć, my musimy mieć jako samorząd podstawy prawne do wydatkowania, angażowania pieniędzy. A zresztą, co ja tu to dużo powiem. Mamy 40 tysięcy rezerwy kryzysowej, taka jest rezerwa kryzysowa w naszym budżecie. Jeżeli było się kompleksowo, trzeba było zająć 100 uchodźcami, na tydzień czasu starczy pieniędzy. Więcej nie. Jeżeli nie będzie rozwiązań długofalowych, to my nie jesteśmy w stanie na stałe bez dotacji zewnętrznej pomagać uchodźcom, bo zabraknie nam budżetu. Więc musimy mieć to na uwadze. A jeżeli już ich przyjmiemy, to się ich nie pozbędziemy od tak. To są ludzie. Trzeba się nimi zająć aż do końca. W poniedziałek, a mamy konferencję z ministrem edukacji na temat edukacji tych ludzi. No. Więc też posłuchamy, jak to sobie widzimy. Bo ja na przykład sobie nie widzę w naszych szkołach na dzień dzisiejszy, bo nie mamy żadnego nauczyciela z językiem ukraińskim. Mamy obowiązek przyjąć. Ja wiem, że mamy takie dzieci w przedszkolu na przykład. Jest ogromna nerwowość. Dziecko nie może się zaklimatyzować w środowisku przedszkola, bo nikt go nie rozumie z rówieśników. Jest nerwowość. Niepotrzebna emocje, a w szkole będzie inaczej. Tak samo będzie. Więc może jakieś rozwiązania zaproponują rządu i po prostu my chętnie je podejmiemy. I że to będą rozwiązania w myśl jakichś przepisów. Bo ja nie mogę ich teraz wziąć do szkoły, jak nie mam żadnych przepisów do tego. Następna sprawa, proszę państwa. Zwróciły się do mnie stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, dokładnie koło gospodyń wiejskich z Lipin, powołując się również na koło gospodyń wiejskich z Kukawek, że oni chcą robić zbiórkę, bo mają kontakt z Caritasem, na rzecz Caritasu. I chcieliby skorzystać z budynku bloku. Proszę bardzo, jak najbardziej. Wszystkie budynki publiczne, gminne są otwarte dla stowarzyszeń. Jeśli jakakolwiek pomoc, która dzieje się w gminach, we wsiach, dla uchodźców, dzieje się przez stowarzyszenie Straż Pożarna, bądź Koła Gospodyń Wiejskich, bądź stowarzyszenia typu Aktywne Panie, przez Miejskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego może być, ale nie przez samorząd.
dzieje się nie przez budżet, dzieje się w obrębie budynku komunalnego. Bo budynek i tak jest, i tak jest. My go nie będziemy zamykać przed nikim. On jest dla ludzi, ten budynek. I będziemy organizacyjnie wspierać nawet te stowarzyszenia. To jest jasne, ale na chwilę obecną nie możemy przeznaczyć złotówki. Takie jest stanowisko instytucji, które jakby rozliczają nas ze środków publicznych. Pan wojewoda też to rozumie, że i prosi o współpracę i my współpracujemy. Te osoby, które w tej chwili są na terenie naszej gminy, o których mówiłem, rodziny, ja proszę, żeby można było ich zaewidencjonować w Urzędzie Stanu Cywilnego u nas. Zaewidencjonować, proszę odróżnić to od rejestracji. Bo żeby rejestrować kogoś, to trzeba mieć podstawę prawną. My podstawy prawnej nie mamy. My chcemy, tworzymy listę ewidencji, że w pewnym momencie za 2-3 tygodnie wojewoda zapyta, ile macie takich rodzin, bo będziemy może, co? Może świadczenia dawać, może pieczątki uzupełniać, może inne rzeczy, to ja muszę wiedzieć, ile tych osób jest na terenie gminy, bo inaczej ich nikt nie pozbiera za pół roku, za ileś czasu. I taka pani Grażyna Łęczyńska zajmuje się tym, od wczoraj wydała takie polecenie, że ewidencjonuje te osoby, gospodarstwo, w którym jest wieś, numer domu, ile osób, ile dzieci, ile dorosłych. Tylko tyle. Natomiast druga sprawa, podnoszony był temat świadczeń zdrowotnych. Przyjeżdżają ludzie chorzy do nas, albo w trakcie ucieczki zachorowali, dzieci w szczególności, szkoda tych dzieci bardzo. Więc chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy żaden lekarz nie może zgodnie z wytycznym od pana wojewody odmówić udzielenia pomocy, ani odsyłać do innego lekarza, powinien tej pomocy udzielić i odnotować to, zarejestrować to w odrębnej ewidencji, po to, żeby kiedyś tam, jak wejdą przepisy, żeby móc dostać zwrot za tą pracę wykonaną. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego prawa, że może już wystawić mu fakturę czy inne rzeczy. Absolutnie. Druga sprawa. Podstawą leczenia jest później recepta. No bo jak badanie, to i recepta, jak diagnoza. Jak wystawić receptę, jak ci ludzie nie mają PESEL-u? Nie da się w naszym systemie obecnym. To też nam mówi się, że to będzie w tej szpec ustawie lada moment. Wczoraj usłyszałem, za tydzień Sejm będzie procedował to. A czy będzie procedował, czy rozpocznie dyskusję? Nie wiem. Czyli tak naprawdę nie możemy nadać... Ja mogę dać wniosek o PESEL uchodźcy, żeby wypełnił. Ale jaką podstawę prawną poda? Nie ma dla uchodźcy podstawy prawnej do nadania PESEL-u. Dla tego, który przyjechał do pracy wcześniej, były podstawy, nadawane były PESEL-e. Na zaproszenie, na 3 miesiące, czy wiza turystyczna, czy gdzie indziej. Dla uchodźców nie ma podstawy prawnej. A my mamy ich traktować jako uchodźców, a nie jako ludzi, którzy po prostu przyjechali do pracy. Więc proszę Państwa, to są problemy, o których przeciętny obywatel nie wie nawet i to się miele wokół instytucji wojewody i samorządu. Przed 3 dni temu mieliśmy wideokonferencję na Skype z wójtami na temat właśnie uchodźców. Żaden z wójtów nie ma pomysłu, jak to rozwiązać. Ci, co robią, to robią to, znaczy nie robią to wójtowie, tylko robią to stowarzyszenia wójtowe, organizacje nie im pomagają. Dlatego ja też mówię, jesteśmy otwarci do pomocy stowarzyszeniom. Pierwsze koło gospodyń wystąpiło z Lipin z taką inicjatywą dla Caritasu. Bardzo dobrze. Ale też prosiłem, że dajcie mi telefon do osoby, która ma to później odbierać, nie? Do dziś nie dostałem jeszcze, a już tydzień czasu prawie zbiórka jest w bloku. Niewiele tych rzeczy jeszcze jest, bo ludzie mało wiedzą. Zaraz w kościele pewno ksiądz powie, to będzie więcej tych osób. Więc bo ja później nie szuka nas zbierać cały pokój darów, a później gdzie mam, my to odstarczymy. Jak Agencja Rezerw Rządowych jest zawalona, bo jest więcej dopływu produktów niż odpływu na Ukrainę. Dowiedziałem się, że i Caritas jest ponad zawalony. Bo nie ma odejścia tych produktów dalej. Wiecie, co tam się dzieje. Tam nie ma gdzie ich nawet zawieźć, bo budynków już nie ma. No. Więc to są poważne rzeczy. Także tutaj, proszę Państwa, jest to wyraźnie. Przyszedł wczoraj komunikat od jednego z wójtów w ramach współpracy partnerskiej, współpracują z gminą z Wołynia, z Łódzka od wielu lat i strażacy proszą o pomoc materialną typu węże, motopompy, agregaty, latarki, mundury.
bojowe, no to wiadomo, że mundury bojowe, bo to jest im potrzebne. W jaki sposób my możemy jako samorząd to dać? No z jednostki nie zdejmiemy ze stanu węży, bo jednostka nie będzie miała. Zakupić nie możemy, bo nie możemy wydać pieniędzy. Mogą to zrobić straże w ramach własnych pieniędzy lub sponsorów tego stowarzyszenia. Ale żadna straż do mnie dzwoni się pyta, co my robimy z tym, a nie, sama nie robi nic. Tylko mnie się pyta. Ja na chwilę obecną jestem zablokowany przepisami. Nie ja, samorządy w Polsce są zablokowane przepisami. Prezydent miasta Siedlce zrobił punkt recepcyjny chyba w Urzędzie Miasta, pan Siedli, i przychodzą do mnie, przychodzi człowiek, że ma rodzinę i złożył wniosek o nadanie PESEL-u w Urzędzie Miasta Siedlce. Nie rozumiem bardzo, na czym to polega, ponieważ nie ma podstawy prawnej. Może zgłosił już o nadanie numeru PESEL i jak będą już podstawa prawna, wtedy się ta osoba tam zgłosi i będą PESEL-e nadane dla tych. Bo na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej do przyjęcia wniosku z podstawą prawną, którą można by nadać PESEL. Jeżeli pytam pani Grażyny Łęczyckiej, a co jak przyjmiemy bez tej podstawy, no to wtedy zaczynamy procedurę administracyjną, trwało po miesiąc, a potrzebne nam to, to lepiej niech będzie podstawa prawna w ciągu dnia załatwić ten PESEL, a nie procedurę administracyjną, bo taki jest obowiązek urzędnika w Wydziale Spraw Obywatelskich. Rozmawialiśmy też z dyrektorką Wydziału Spraw Obywatelskich w Warszawie tego samego zdania, czekać na przepisy. Czekać na przepisy. Więc tak to wygląda. Proszę Państwa, straszna rzecz się dzieje wokół nas. Nie wiadomo, jaki to będzie rykoszet, na nas będzie to oddziaływało. Jedno jest pewne, Państwo to śledzicie, bo tego się nie da nie śledzić, bo się wchodzi do domu, to się wyłącza na filmik, a na telewizor i się słucha, cały czas chodzi, się coś robi, się słucha. Nie da się nie słuchać. I postawcie się w sytuacji tamtych ludzi. To mogliśmy być my w takiej sytuacji. To mogliśmy być my. To są oni. I teraz to nie znaczy, że nas nie będzie w takiej sytuacji, że my nie będziemy w takiej sytuacji. Pamiętajcie o tym. Dzisiejsza poranna informacja, bo z reguły ja jeszcze ten telewizor włączam przed 6:00 o tym Zaporożu, no zelektryzowała. Wiecie, co to znaczy, gdyby był reaktor uszkodzony? 10-krotnie większe stężenie jak z Czarnobyla. Cała Europa leci i Bliski Wschód. Nikt się nad tym nie zastanawia w ogóle, tylko bombarduje. To już jest chyba jakaś desperacja. To nie jest już normalne. To jest psychoza jakaś. Że jeszcze tacy ludzie są w ogóle na świecie, bo rozumiem, jeden może być, ale wszyscy tacy są. Nie wiem. Nie ma na to odpowiedzi. Także proszę Państwa, nie wiem, co zrobić, gdyby taka była dzisiaj informacja była potwierdzeniem słów. Pewnie byśmy się dzisiaj nie spotkali na sesji, gdyby było potwierdzenie, że jest uszkodzony reaktor. Pewno by żadna szkoła dzisiaj nie pracowała. Kazałbym siedzieć ludziom w domu. Nie wychodzić nigdzie. To są rzeczy, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak te rykoszety mogą do nas dolecieć i to szybko. Już nie mówiąc o tych pogróżkach, które są następnymi pogróżkami na wypadek czegoś, jak się nie uda operacja lądowa. Bo też są pogróżki typu elektrowni. Nie? Więc pamiętajcie jedną rzecz, że sytuacja jest bardzo poważna. Działamy w skrajnej sytuacji, powinniśmy sobie pomagać, nie powodować sytuacji, które mogą być wątpliwe. I ja proszę, jak mnie ktoś pyta, że ma z granicy ludzi, to proszę, przepuść go przez wszystkie urzędy, niech łapie czątki i dopiero go wejść. Bo przecież tam na granicy po to są te urzędy, żeby im pomóc i nawet wskazuje im miejsce pobytu tym uchodźcom. A ktoś ich wyrywa przed tym punktem, i pozbawia ich tej możliwości. Wyrywa, pozbawiając go statusu uchodźcy. Legalności. Wyraźnie tutaj mam przy wytycznych wojewody napisane, że czytam Państwu dokładnie akapit ważne, to jest ważne, priorytet ważny od wojewody. Dotyczy to obywateli Ukrainy, które posiadają zaświadczenia wystawione, przepraszam, specjalne przepisy, co? Przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczanie świadczeń medycznych udzielanych obywatelom Ukrainy przybywających na terenie RP w związku z agresją niedawną Rosji na Ukrainę. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenia wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzającym legalny pobyt na terenie RP po przekroczeniu granicy po 24 lutego, czarnymi literami jest to napisane.
2020 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Ci, co już wjechali bez tego, są jakby pozbawieni tego. To jest tragedia. Może być tragedią. Chyba, że ktoś to odgórnie zalegalizuje i uzna, że wszyscy przekroczyli po 24. Ja to Państwu przekazuję, jaka jest skala problemu. To nie jest tak, że my coś robimy albo coś nie robimy. Mamy bardzo hojnych ludzi. Ja powiem jeszcze inaczej. Ja zwizytowałem kilka gospodarstw pod kątem możliwości pobytu Ukraińców. My możemy ich 150 przyjąć bez żadnego problemu. Bez żadnych świetlic, bez niczego. Ale pamiętajcie, ci ludzie przyjmą, bo oni też muszą być świadomi, że nie przyjmuję ich na miesiąc, na dwa, na trzy. Muszą być świadomi, że to może być rok i 8 miesięcy, 2 lata. Więc też musi być jasny przepis, za co. Bo przecież tam trzeba zużyć prąd, trzeba zużyć wsad do garka, trzeba zużyć wodę, trzeba zużyć wiele rzeczy, gaz. Nie prowadzą tego typu działalności. To są, ja to nazywam hostele na potrzeby rolne. Czyli pobyt ludzi na czas zbioru różnych, wykonania różnych prac w rolnictwie czy owoców miękkich. Więc bardzo dużo jest przy pieczarkarniach takich rzeczy. Bardzo dużo jest właśnie przy gospodarstwach z owocami miękkimi. I ci ludzie są otwarci, z jakimi rozmawiałem, każdy jest gotowy do podjęcia takiego wyzwania, tylko jasnych przepisów prawnych. To ja dzwoniłem specjalnie do Urzędu Wojewódzkiego, po co my mamy wyważać drzwi, jak one są już wyważone. Po co mamy kombinować, ściągać łóżka na salę, świetlice wiejskie, gdzie też trzeba dogrzać prądem, bo przecież to jest nieogrzewane, gdzie też trzeba dać jeść, bo trzeba, gdzie też trzeba, szanowni Państwo, przebywają ludzie w jednej hali, żadnych sanitarnych warunków nie ma, żadnej intymności nie ma dorosłe dziecko, więc proszę Państwa, to są bardzo poważne wyzwania. To nie znaczy, że o nas nie dotkną. O nas lata może i dotkną. Może nie będziemy mieli wyjścia, nie patrząc na przepisy. Będziemy robić to w taki sposób, że ile nie stać, tyle pomogę, ile nie stać, tyle dam sam do garka. Już ludzie niektórzy mówią, ja mogę dać warzywa, ja mogę to, ja mogę inne rzeczy. Bardzo dobrze, jak chcecie dać. Być może będzie to potrzebne, jak nie dziś, to za tydzień, czy za dwa tygodnie. No. Więc to jest taka moja informacja, z którą my przychodząc do pracy, odchodząc z pracy na co dzień mamy nowe komunikaty. Teraz na przykład już są z Ukrainy zapotrzebowania na leki skierowane po samorządach. I wojewoda prosi, jeżeli takie zapotrzebowanie gdzieś z Ukrainy wpłynie, nawet zaprzyjaźnionej gminy, partnerskiej gminy, bo niektóre samorządy mają partnerskie gminy, to pamiętajcie, nic z tym nie robcie, tylko podam nam maila, odsyłajcie do mnie na maila. Od razu odsyłajcie te informacje do mnie na maila. Nie ma możliwości, żeby pomagała jakiś pojedynczy samorząd czy pojedynczy gabinet lekarski pomógł w tym przypadku. To musi być centralnie rozwiązane. Czyli my te informacje przekazujemy wszystkie do wojewody. I jeżeli Państwo spotykacie się w terenie z takimi gospodarstwami, do których ja nawet nie wiem może, że przyjechali Ukraińcy. Ja wiem tylko do 5 gospodarstw, bo one się odezwały do mnie. A więcej nie wiem. Więc i mam je jakby na wokandzie, że jak będą jakieś regulacje, to żeby im pomóc uregulować status uchodźcy na tych gospodarstw. Ale pamiętajcie, że ci ludzie biorą ich jako gości do siebie. Nie wiem, czy kiedykolwiek dla osoby fizycznej będzie pomoc z budżetu państwa. Nie wiem, bo dla stowarzyszenia będzie. Dla typu straż, typu... raczej będzie jakaś pomoc. Państwo też nie na dzień dzisiejszy mówimy, że to wszystko tam, ale ja nie sądzę, bo tego nie ulegnie rząd i jednostki rządowe. Nie dadzą rady, bo się zagubią w tym wszystkim. Jeżeli mamy dzisiaj 500 tysięcy, ponad 500 tysięcy, a jak będzie 2 miliony, to o czym my rozmawiamy? To 140-milionowy naród. No. Na chwilę obecną zgadzamy w obecnych przepisach prawa, że partnerem dla wojewody jest starosta. Czyli takie rzeczy powinny być z poziomu starostwa robione. Ale my jesteśmy jako samorządy bliżej, to do naszych ludzi oni tu będą przyjeżdżać. Albo ci, którzy już przyjeżdżali, byli z rodzinami. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że jak w tej chwili jak rząd pomaga, to ma ustalonych ileś tam hoteli, ileś tam pensjonatów w Polsce, z którymi jakby wstępne jest, czy obgadane, czy partnerstwo, czy porozumienie podpisane, i z granicy kierują ich tam. Jeżeli ten uchodźca przejdzie jeszcze wszystkie urzędy i będą go kierować do Krakowa, a on powie, że zechce,
w okolice Siedlec czy Przesny, czy Łysowa, to myślę, że ten ktoś na granicy zerknie, zobaczy, co jest możliwe, jaka jest możliwość w okolicach Siedlec, Przesny czy Łysowa. Więc tak im mówcie, tak tłumaczcie. To nie znaczy, że jak on pójdzie przez urzędy, to go wydelegują do Bydgoszczy, do Krakowa czy do Poznania. Jak zechce do Poznania, to będą mu szukać miejsca koło Poznania. Jak zechce do Siedlec, to przyjedzie do Arszy, do Siedlec. Bo wiem, że niektórzy, którzy już byli na owocach miękkich tu w Polsce, u nas, w naszej gminie, wylądowali w Arsze. Bo na granicy powiedzieli, że chcą gdzieś tutaj w pobliżu Siedlec. Nie? Ale tam jest centralna informacja. I my powinniśmy się, bo inaczej, a teraz jeszcze były też próby przez wójtów szarpania się, że zawieziemy do gminy partnerskiej produkty, które zbierzemy, nie? Jak zawierzecie? Nie przepuszczą was przez granicę. Jedynym kanałem dystrybucyjnym pomocy rzeczowej jest Agencja Rezerw Materiałowych, która jest w Lublinie. Specjalnie placówka stworzona. Tam musi wszystko trafiać i stamtąd pociągiem jedzie w głąb Ukrainy. Mogło jechać. Czy dalej pojedzie? Nie wiem. Bo być może na ten moment nie będzie można wjechać pociągiem na Ukrainę. I tylko jest jedyny kanał dystrybucyjny. A to zrobimy to w sposób, że mamy kogoś zaufanego i ten ktoś nam to zawiezie. Nie masz gwarancji, bo wojewoda powiedział, tak jak mówię, po stronie polskiej są ci, co pomagają, ci, co kombinują, tak samo jak po stronie ukraińskiej są ci, co pomagają i ci, co kombinują. Że możesz zaopatrzyć w najszlachetniejsze rzeczy tą przesyłkę, a ta przesyłka może nie dotrzeć tam, gdzie powinna dotrzeć, albo w ogóle nie dotrzeć. Pamiętajcie, że takie rzeczy mogą też być, na co wyczulał bardzo wojewoda. Bardzo. Na spotkaniu. Chyba wszystko, co mogłem powiedzieć. No i ja jestem otwarty. Pamiętajcie, że z Sotysami się spotykam, też będę o tym mówił. Musimy być otwarci. W pierwszej kolejności do tego punktu, bo ja tylko wiem o jednym punkcie w roku, że o tym będą mówić koła gospodyń wiejskich z Lipin i z Kutawek. Pewno w niedzielę w kościele ksiądz będzie czytał. Ja na stronie internetowej podałem. Cała rozpiska ze strony internetowej to jest dokładnie ze strony wojewody. Prowadzimy szczegółowo, jak widzicie, są pudełka, rozkładamy produkty na pudełka. Są listy, tworzymy listy i później, żeby taka paleta odjechała, bo nie mniej pojedzie do Agencji Rezerw Materiałowych czy do Caritasu, to paruchek jedna paleta, bo mniej nie wezmą siatki dwóch reklamówek czy trzech. Musi być paleta z pełną specyfikacją, co na palecie jest i musi być, czy to produkty dłuższej przydatności do spożycia. Czyli jak ktoś na przykład, ja piszę, że kawy nie, bo kawa ma 2 miesiące przydatność do spożycia, to ktoś pcha kawę. Nie można tak. I nie ma rzeczy starych. Jeżeli pościel, to mówimy o nowej. Jeżeli kogoś, ktoś chce pomóc, niech pomoże. Zamiast 5 starych, niech jedną nową. Po prostu. Pościel będzie nam najbardziej potrzebny, jak piszemy 60 łóżkami. Bo ja na chwilę obecną miałem postawę prawną, żeby ją kupić. Konkretnie gdzieś zamówił kurtem i kupił 60 kompletów. Ale ja myślę, że do tego punktu, co tutaj ludzie chcą przynieść, jak ktoś chce pomóc, to powinien to, jeżeli się trafią w kościele, to będą wykorzystane właśnie w pierwszej kolejności, gdyby nam było potrzeba do naszych łóżek, by były wykorzystane, bo tam ma teraz będzie, a kościele nie będzie. No. Więc tyle, co mogę powiedzieć. Szanowni Państwo, pamiętajcie, żeby nam wystarczyło ducha na dłużej niż na miesiąc, na 2, na 3, bo teraz to jest spontan. Wszyscy pomagają, czy słusznie, czy niesłusznie, ale pomagają wszyscy. Za 3 miesiące oni zostaną sami z tymi gospodarstwami domowymi i gospodarstwo też będzie już poddenerwowane obecnością osób obcych za 3 miesiące, 4. Bo teraz jest fajnie. Jestem bohaterem, nie teraz, ale później będzie różnie. A nie daj Boże, jak się dowie, że trzeba będzie 2 lata tak funkcjonować. A nie da się, to jest człowiek, to nie jest zwierzę, to jest człowiek, uchodźca, któremu pomagamy, zrezygnować z tego tak sobie później. Chyba tyle, panie przewodniczący. Więcej nie chciałem powiedzieć, bo mógł dużo rzeczy mówić, ale to nic nie da. My czekamy na rozwiązania. Straże, mamy 6 straż. Będę apelował, żeby też jak chcą, to niech się włączają na swój sposób, bo mogą, jako stowarzyszenia. Ja nie mogę, oni mogą. Ja będę ich wspierał w tych działaniach jako urząd. Natomiast będę udostępniał lokale jako urząd. Natomiast nie możemy jako samorząd tego na chwilę rozwiązać, dopóki przepisy nie zmienią.
chodzi o to. I tak jak mi ktoś mówi, bo tam gdzieś w gminie tu się z 30. Tak, na zaproszenie straży i aktywnych pań stowarzyszenia. I oni się nimi zajmują. Wójt wspiera swoimi działaniami, udostępnił lokal. Tak to wygląda. I to znaczy, lokal był ogrzewany i jest ogrzewany dalej. Był ogrzewany i jest ogrzewany. No tylko w takich lokalach najlepiej mieć tego kotca, bo tam, gdzie nie ma, nie jest to przystosowane, to po prostu się nie da ogrzać. To jest prosta rzecz. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, jak widzicie, mimo tak obszernej informacji dotyczącej tego tematu, jest bardzo dużo niewiadomych. Myślę, że moglibyśmy tu dyskutować jeszcze długo, ale będą posiedzenia Komisji Stałej Rady Gminy w marcu. Na pewno wrócimy do tego tematu i może więcej już będzie wiadomych, więcej informacji do przekazania. Także wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 36, 13 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przesmyki. Dziękuję Państwu za przybycie.